Jezusa, Bogiem sławiena. Maryja. Chciałem wszystkich zaprosić na Mękę Pańską, która odbędzie się od 13 do 14 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Prosimy Cię, abyś umacniał nasz naród w odnowie oblicza tej ziemi. Wysłuchaj nas, Panie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Andrzej Czacharowski. Jestem przedsiębiorcą od 30 lat w Gdańsku, ale także od 2017 roku propaguję różaniec siedmiu boleści, o który prosiła Matka Boża w Kibeho w Rwandzie. Do tej pory zostało ich rozdanych bezinteresownie około 700 tysięcy sztuk, a także modlitwa została przetłumaczona na 40 języków. Są one bezinteresownie, a także nieustannie robione w czterech zakładach karnych. W Sztumnie, w Wejherobie, w Malborku, a także w Braniewie. I do tego również pomaga nam grupa świecka, która także składa te różańce. Dlatego też ten różaniec jest nową formą drogi krzyżowej. W związku z czym chciałem wszystkich zaprosić na Mękę Pańską, która odbędzie się od 13 do 14 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Tak jak mieszkańcy Niniwy, mamy szansę przeprosić Pana Boga i prosić o przebaczenie za te wszystkie grzechy tego świata, za nas, za rodzinę. Matka Boża w Kibeho powiedziała: świat ma tyle grzechów, co ocean kropli. A także mówiła: ja was podnoszę, wy nie chcecie wstać. Mamy szansę podczas tej męki pańskiej pozwolić, by przeprosić Pana Boga za swoje i innych grzechy. Od 13 do 14 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. W tym właśnie sanktuarium. Do tego sanktuarium wszystkich serdecznie zapraszam. Z Panem Bogiem.